niedzielę, w drugim dniu zawodów w pływaniu zimowym, odbyły się m.in. konkurencje takie jak 50 metrów motylkiem mężczyzn i kobiet, 500 metrów stylem dowolnym mężczyzn i kobiet oraz sztafety mieszane 4x50 metrów z udziałem przynajmniej jednej kobiety. Na dystansie 50 metrów stylem motylkowym wśród mężczyzn rywalizowało 15 zawodników. Zwyciężył Paweł Bednarczyk z zespołu Foki z Zatoki Decathlon w czasie 28,55 sekundy. Więc mamy rekina. Co? High start. To jest dobre z tym rekina. Rekin, który płynie benzinem. Mieliśmy też benzinę. Dawaj, kornel gazu! Hop! 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 Mocno! Dawaj, dawaj, dawaj! Brawo! Do pływania stylem motylkowym zgłosiło się 11 pań. A Marcina koleżanka jeszcze raz będzie pływała w sztafecie. W sztafecie będziesz pływała. Aha, przy sztafecie. Rzecz mi fajnie to, nie? No fajnie. No właśnie, takie zapewnienie może kosztować sobie. Wśród pań w tej konkurencji zwyciężyła Karolina Szalast z GWSC Team z czasem 35,57 sekundy. A jak widać, 3,5 każda sekunda, każdy ułamek sekundy ma znaczenie. Dziewczyny pryją, które wlezie tym stylem motylkowym. Należy podkreślić, że wielu zawodników i zawodniczek mimo wcześniejszych wyścigów uczestniczyło w sztafetach 4x50 metrów, które odbyły się na zakończenie zawodów. Najbardziej wyczerpującą konkurencją niedzielnego pływania było pokonywanie dystansu 500 metrów stylem dowolnym. Wśród mężczyzn ukończyło ten wyścig 11 zawodników. Zwyciężył Marek Rotter z Rotter Team z czasem 6 minut 54 sekundy. To już jest kawał ciężkiej, trudnej roboty do wykonania. Dwa razy. Sędziowie pokazywali na tabliczkach, ile jest jeszcze długości basenu do pokonania. Przed ostatnimi dwoma długościami zawodnik otrzymywał sygnał dźwiękowy. Wszyscy pływali w specjalnych pasach umożliwiających interwencję ratownika w razie potrzeby. Dajesz, Jurek! Janek 4, na spokojnie! Płynie Janek, na spokojnie! Brawo, brawo, brawo! Już panowie, już pierwszy zawodnik. To numer drugi, Artur Mamrot, TKKS Koszalin Master, jak widzicie, mówi też, jest chłopno, szczęka przymarza. Teraz piątka. No i co teraz? Teraz chyba jedynka kończy też, nie? Czy nie? A my powoli zmierzamy do serii numer 69. Chodzimy, nie zwlekamy. I teraz już walczymy o każdą kalorię. O każdy kwas. Zostawił go tutaj wszystko. Nie, o tego pana. Brawo! Jurek! Brawo, Jurek! Kolejne panie. Do tej wyczerpującej konkurencji zgłosiło się 8 zawodniczek.
Zwyciężyła Hanna Bakuniak w czasie 7 minut 51 i 28 sekundy. Pierwszy, panie, 70. seria, ja przypomnę, w strefie pomiędzy barierkami a trybuną. Prosimy nie zajmować miejsca. Szybko przechodzimy z tej strefy. To jest strefa zarezerwowana dla ratowników, dla sędziów, dla supportu. Musi być ciąg komunikacyjny drożny. Wyrzut hormonu do krwi. Sztafety wzbudzają ogromne emocje, będzie się tu działo, będzie się gotowała woda. To dzięki pływakom woda w basenie portowym nie zamarznie, nie ma szans, 2,5 stopnia. Gwarantowane emocje i przeżycie. I mamy zawodniczkę pierwszą, która kończy, drugą, to numer 2. Ania Kopecka z Żabnicy Poznań. Dobrze. Numer 4. Tatiana Korona Kinkaraś. Brawa dla pań. Brawa dla pań. Wybitny pływak ludowy Krzysztof Kubiak, do którego należy w tej chwili nieprawdopodobny rekord świata dystansu. Krzysztof, ile czasu zajęło się dochodzenie do kontaktu termicznego po tym trudnym? Pani Marta Szcześniak w kategorii wiekowej 40-49 lat dzielnie walczyła do końca, choć przypłynęła do mety w czasie 17,5 minuty. Brawo Marta! Ada! I za ogień! Ada! Marka z grzej! Ale... No! Pierwsza seria Dyna Winter Swimming Cup, zawody w pływaniu lodowym, zimowym, w zimnej wodzie, w temperaturze był wielokrotny medalista, mistrzostw Polski, mistrzostw świata, wybitny zawodnik. Razem z paniami płynął Marek Roter, zwycięzca wśród mężczyzn. Zbliżają się już do końca, pomarka za sobą, 500 metrów pływanie lodowe. A my liczymy na to, że pływanie lodowe w przyszłości pojawi się na olimpiadzie i będzie sportem olimpijskim. Liczymy na to, ponieważ ruch jest bardzo dynamiczny, ruch zimowy, sport numer 5. Izabawica, tor numer 3, Ola Kabeli z Biegłowskiej, czyli nasi kubeli. Ola wczoraj Cieśniaka z powodzeniem popełniła.
szczególnie z dziewczynami. Ja nie chcę odpowiedzieć. On lubi! On tak lubi! Więc też ten. W każdym razie, ale nie mają tutaj teraz, nikt sobie tam przechodzi, tak? Bo to jest twoje jedynie zadanie. Ostatnią konkurencją niedzielnych zawodów były sztafety mieszane 4x50 metrów stylem dowolnym. Tej konkurencji najlepszy okazał się GWSC Team z Gdyni. Zwycięska sztafeta płynęła w składzie Piotr Biankowski, Aleksandra Kabelis, Karolina Szalast i Hanna Bakuniak. Trzeba się ogarniać. Przypomnę, nie skaczemy do wody. Paluszkiem po sędzia główny pomachał. Wchodzimy po drabince, nie ma skoku. Trzeba dotknąć ściany. I dopiero można płynąć. Jest ogień. Mamy podgrzewanie wody zapewnione. Poszły konie po betonie. Publiczność reagowała żywiołowo. A po zawodach to już tylko wspólna fotka w słońcu, które wyszło zza chmur, ciepła sauna i podsumowanie połączone z rozdaniem nagród. Pokażę to w czwartej części relacji z tych ciekawych zawodów.